Cześć! Dzisiaj w BioEquestrian zrobimy to, czego jeźdźcy nie lubią robić najbardziej. Policzymy konikowanie. Policzymy nie tylko koszty finansowe, kupujemy konia i co dalej? Zostańcie do końca. Po pierwsze, chciałam tu powiedzieć, że bez względu na logiczne przesłanki, absolutnie każdy może sobie kupić konia. Nie musi w tym celu posiadać super wiedzy czy umiejętności, tak samo jak przy kupowaniu psa. Nie powinno też podlegać ocenie, w jaki sposób tego konia wykorzystuje, pod warunkiem, że zwierzęciu nie dzieje się krzywdy. Mam tu na myśli, że jeżeli ktoś chce sobie kupić konia Grand Prix po to, żeby sobie na nim jeździć w teren do lasu, to jest to okej i poza oceną. Tak samo, jeśli ktoś kupuje źrebaka tylko dlatego, że tak chce, pomimo braku wiedzy o koniach, to też jest w porządku z punktu widzenia opieki nad zwierzęciem, mimo że jest to duży błąd i do tego również dojdziemy. Będzie to prawdopodobnie bardziej wyboista droga i będzie miała więcej zakrętów, ale na pewno również mnóstwo radości. Jednym z najważniejszych czynników powodujących, że jako właścicielowi konia funkcjonuje mi się w stajni normalnie, jest właśnie nie wtrącanie się w cudzą jazdę i to polecam każdemu. Wróćmy do meritum. Pytanie pierwsze. Kiedy zdecydować się na kupno konia? Moja radosna odpowiedź to zawsze. Nigdy nie jest za późno ani za wcześnie. Jeśli tylko przychodzi Ci taki pomysł do głowy, to warto. No to teraz kilka logicznych wyznaczników. Czas. Oszacuj swój czas. W niektórych przypadkach dzierżawa jest bardziej logicznym wyborem pod wieloma względami. Jeśli tak czy inaczej jesteś w stajni codziennie, to masz na to czas. Jeśli kilka razy w tygodniu, względnie okej. Jeżeli planujesz odwiedzać konia 1-2 razy w tygodniu, to też w porządku, ale przemyśl dwa razy, jakie to powinno być zwierzę i w jakim wieku oraz stajnie, do której trafi. W tym ostatnim przypadku warto przemyśleć dzierżawę konia od kogoś lub odwrotnie. Od razu przy zakupie konia pomyśleć o udostępnieniu swojego nowego przyjaciela komuś do jazdy na kilka dni w tygodniu. Pieniądze. Tu musimy się chwilę zatrzymać. Koń to nie mysz i dużo je. Pochłonie większy budżet niż duży pies. Do kosztów w szczegółach jeszcze wrócimy. Generalnie kieruję się zasadą, że najwyższy czas pomyśleć o zakupie konia, jeżeli Twoje wydatki w lokalnej stajni są równe cenie pensjonatu dla konia w tej właśnie stajni. Własny koń będzie dużo droższy, ale o tym, co jeszcze doliczyć, powiem za chwilę. Cena relacji przyjacielskich i rodzinnych. Tego zazwyczaj w ogóle nie bierzemy pod uwagę, a szkoda. Koń zabierze nam dużo czasu, którego tym samym nie poświęcimy innym. Warto przemyśleć, czy ten koszt jest do zaakceptowania. Koń pomoże też psychicznie w pierwszym momencie i przyniesie dużo radości, ale będą też frustracje i chwile zwątpienia. I wcale nie śmieszy fakt, że na pytanie o to, co robisz w wolnym czasie, większość jeźdźców odpowiada, że nie rozumie pytania. Skoro straty na polach pozaekonomicznych mamy uświadomione, przejdźmy do finansów w takim razie. Pomyślmy o standardzie stajni. Skoro było dobrze w dotychczasowej, to zapewne warto zapytać tam właśnie o pensjonat dla prywatnego konia. W stajniach typowo pensjonatowych jest bardzo dużo czynników, które są szalenie ważne w codziennym użytkowaniu własnego konia, ale o tym zrobimy oddzielny filmik. Weźmy pod uwagę dwa najważniejsze aspekty. Komfort konia oraz komfort jeźdźca. Najczęściej długofalowo na kompromis idziemy w końcu, obniżając własny komfort. Niestety. Generalnie im bliżej centrum miasta i lepszy dojazd, tym drożej i słabiej z udogodnieniami takimi jak padoki i teren. Zazwyczaj też jest więcej jazd rekreacyjnych. Najlepszy standard zaoferują stajnie typowo pensjonatowo-sportowe i zazwyczaj są one oddalone od centrum miasta o odległości w Polsce od 20 do 50 km. W większości dobrych stajni pensjonatowych nie ma miejsc i tu wpisujemy się na listę oczekujących. Więc zanim z radością udasz się po upragnionego rumaka, znajdź mu może fajny dom i zarezerwuj miejsce. To nie jest takie bardzo proste. Pensjonat oferuje wyżywienie konia. Teoretycznie. W dzisiejszych czasach prawie nikt nie żywi koni owsem i sianem jedynie. Większość stosuje gotowe mieszanki i korzysta z porad dietetyków. Końskich oczywiście.
Warto zapytać o koszty wyżywienia w swoim sklepie jeździeckim, takim stacjonarnym. Trzeba doliczyć nieco suplementów, ale te szacunki wyjdą bardzo dobrze. Sprzęt. Uff, no trzymaj się. Jeśli już masz trochę sprzętu, to super. Przyda się praktycznie każda ilość wszystkiego. Jednak trzeba wiedzieć, że zazwyczaj nie trafi ci się koń pasujący do twojego starego siodła. Trzeba więc będzie kupić sprzęt pasujący do was obydwojga naraz. Z pomocą przyjdą giełdy sprzętu używanego, którego na szczęście jest sporo. Warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa w tym zakresie. To pochłonie spory budżet, zazwyczaj równowartość 4 do 10 miesięcy pensjonatu w twojej stajni. Wszystko zależy, jak bardzo chcesz zaszaleć. Dopiero po zakupie konia zorientujesz się, ile jeszcze rzeczy potrzebujesz. Już możesz śmiało rozważać zakup paki jeździeckiej, przyczepy do przewozu koni wraz z samochodem, dużego garażu albo piwnicy na cały ten sprzęt. Całkiem na poważnie warto też pomyśleć o tym, w jaki sposób przywieziesz konia i gdzie będziesz trzymać te wszystkie rzeczy. Większość stajni zaoferuje jedno i drugie. Trener będzie potrzebny i dotychczas był w cenie jazdy. Sytuacja się zmieni. Będziesz potrzebować pomocy przynajmniej od czasu do czasu. Będą też frustrujące momenty z własnym koniem, kiedy nie będziesz wiedzieć, jak pójść dalej. Wtedy oczywiście zapraszamy do naszego filmiku o tym, jak zrobić postęp w jeździectwie i na naszą grupę na Patronite, ale załatw sobie kogoś do pomocy. Będzie łatwiej wspólnie. Budżet na trenera to mniej więcej cena twojej jazdy w całości, oczywiście pod warunkiem, że korzystasz regularnie. Okazjonalne konsultacje są droższe. Na Patronite znajdziesz też indywidualnie dopasowane wsparcie z naszej strony i to właśnie ten moment, w którym okazuje się, że niska cena zapłacona za niewyszkolonego konia wcale nie jest taka niska, biorąc pod uwagę dodatkowe koszty i czas włożony w jego edukację. Kolejny element nazywam ładnie vet comfort, czyli dodatkowe pieniądze na weterynarza, które zwyczajnie muszą być do sięgnięcia w każdej chwili. Względny komfort to, uwaga, 10 równowartości ceny pensjonatu. Na początek pomyśl przynajmniej o 3, zakładając, że nie przydarzy się nic bardzo strasznego, operacyjnego, będziesz spać spokojnie. Warto też ubezpieczyć rumaka od kosztów leczenia. Nie zapominajmy również o kosztach cyklicznych przeglądów, czyli szczepienie minimum raz w roku dla sportowców 2 razy, przeglądzie weterynaryjnym, korekcie zębów minimum raz w roku. Podkuwacz. Cenny i poszukiwany współpracownik. Dobry podkuwacz potrafi zdziałać cuda z koniem. Doliczcie dodatkowe środki. W odniesieniu do reszty kosztów ta część nie stanowi dramatu, ale trzeba policzyć zwyczajową stawkę. Zapytajcie po prostu w stajni, w której chcecie konia trzymać, o to, jaki podkuwacz stajnie obsługuje i jakie ma ceny. Sprawa dotyczy was co 6-8 tygodni. Kosmetyki. Nie dla ciebie, tylko dla konia. Wydasz sporą kwotę na środki do pielęgnacji. Najwięcej na płyny przeciw owadom oraz środki do kopyt. Poza tym te do mycia, odżywki do sierści, ogona i tym podobne rzeczy. No i jak to z kosmetykami, nie powiem jakie to będą kwoty. Są ogromne różnice w zależności od marki. Twoje ciuchy. Nie śmiejemy się. Sprawdź stan kasku, rękawiczek, butów, bryczesów, kurtek i dosłownie wszystkiego. Będzie potrzeba tego więcej, zwyczajnie. W sumie nie wiem dlaczego, ale tak zwyczajnie się dzieje. Jaki budżet? No, budżet na ciuchy każdy musi policzyć po swojemu. Wyjazdy na zawody. Jeśli się z tym liczysz, to warto pojechać kilka razy z kimś znajomym jako luzak. Dużo zależy od standardu zawodów, więc wydatki są bardzo różne. Powiem tylko, że są to nie tylko opłaty do organizatora zawodów i koszty transportu, dolicz wymagany ubiór oraz noclegi konia, twój, czasem ekipy i w tym aspekcie całkiem serio muszę powiedzieć, że nie ma górnej granicy i wydać można absolutnie każde pieniądze i spędzić każdą ilość czasu. Czemu to wszystko podaję w odniesieniu do ceny pensjonatu? Bo i standard, i wymagania są różne. Różne też są usługi do nich dopasowane. Każdy ma prawo wybierać po swojemu. Z doświadczenia zwyczajnie mi się to sprawdza. Ciekawa jestem waszych komentarzy. Oczywiście pamiętajcie, że robimy to wszystko dla subskrypcji i lajków. I nie zapominajcie do nas dołączyć.
Jeszcze o czymś zapomniałam, jeszcze o czymś nie było. Jeśli tak, to komentujcie. A ile kosztuje koń? Zawsze odpowiadam krótko. Tyle co samochód i niech każdy dośpiewa resztę. Jeśli Wam się ten filmik podoba, dajcie znać. Pomyślimy też o filmie, na co zwrócić uwagę, wybierając konia. I znowu, jak to u nas, nie będzie oczywistych faktów, które znajdziecie sobie wszędzie indziej. No bo i po co powtarzać to, co każdy już wie. No i chcielibyście pewnie pro tip. Dla tych, którzy dopiero kupują konia i dla tych, którzy już to zrobili, taki pro tip, że najwięcej płacimy za zawiedzione nadzieje. Zawsze namawiam do rozważenia jazdy konnej tu i teraz. Jeśli uczysz się dopiero anglezować, kup konia bezpiecznego i rekreacyjnego. Nie myśl o startach w zawodach, bo do tego jeszcze daleko. Jeśli można to w ogóle na tym kanale powiedzieć, to postarajcie się zachować zdroworozsądkowy minimalizm w każdym wymienionym aspekcie. Jeśli jest to konieczne, koszty własnego konia można obniżyć, na przykład przez wydzierżawienie go. Najlepiej osobie o podobnych preferencjach do ciebie. Dołączcie też do nas na społecznościówkach. Jesteśmy na TikToku, Instagramie, a na Patronite dla obserwujących znajdziecie bezpłatne dodatkowe materiały i też tam zapraszamy.